Rzeczywiście jest szansa na wyleczenie tej dolegliwości. Postępowanie polega na tym, że najpierw musi pani spotkać się z lekarzem, który tym się zajmuje, czyli zajmuje się leczeniem wysiłkowego nietrzymania moczu, żeby ocenił sytuację pod kątem zarówno tej dolegliwości, ale również całej statyki narządu płciowego, ponieważ ona nierozerwalnie związana jest z wysiłkowym nietrzymaniem moczu i tak jakby to się wzajemnie na siebie nakłada. I w dużym skrócie ten problem może być rozwiązany na dwa sposoby, albo nieinwazyjnie, albo inwazyjnie. Biorąc pod uwagę pani wiek, nie wiem jakie jest nasilenie problemu, ale prawdopodobnie metody nieinwazyjne wchodzą w rachubę i tutaj osobiście uważam, że najlepszą metodą bardzo nowatorską i bardzo nowoczesną jest zabieg HIFU, czyli zastosowanie ultradźwięków o dużym natężeniu zogniskowanych. Jest to zabieg nieinwazyjny, który trwa około 15-20 minut, polega na włożeniu takiej specjalnej głowicy dopochwowej. Aparat zewnętrzny generuje ultradźwięki o odpowiednich parametrach, które w dużym skrócie podgrzewają tkankę, co prowadzi do zwiększonej produkcji kolagenu i elastyny i wpływa korzystnie na okolicę okołocewkową. Jeżeli porównamy HIFU do innych metod nieinwazyjnych, np. jak RF czy laser CO2, to prosta biofizyka pokazuje nam, że zasięg HIFU do 4,5 mm jest w stanie dotrzeć do okolicy cewki moczowej, a tym samym wpłynąć na jej funkcję, czyli na wysiłkowe nietrzymanie moczu. Oczywiście należy podkreślić jednoznacznie, że to nie jest zabieg dla każdej pacjentki. Jeżeli pacjentka zmienia kilka wkładek dziennie, to oczywiście ten zabieg nie przyniesie poprawy i wtedy trzeba rozważyć bardziej inwazyjne metody. Jakie to są metody? W tej chwili złotym standardem w uroginekologii jest zastosowanie taśm, tak zwanych slingów podcewkowych, załonowych lub przyzasłonowych i te zabiegi są bardzo efektywne, efektywności przekraczającej 90%. Jeżeli byśmy chcieli szczegółowo to omówić, to ten program jakby jest zbyt krótki, żeby to tak zrobić i każdy przypadek analizowany jest indywidualnie i pacjentka powinna być zbadana, jej problem powinien być przeanalizowany. Czasami konieczne jest wykonanie badania urodynamicznego i dopiero mając w ręku te wszystkie informacje możemy podejmować decyzję, jakie leczenie dla pacjentki będzie najlepsze.